Na temat drastycznego obniżenia budżetu na rok 2014 rozmawialiśmy z panem Robertem Piątkiem, dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Sieradzu, panem Zbigniewem Krasińskim, wicestarostą powiatu sieradzkiego oraz wójtem gminy Sieradz panem Jarosławem Kaźmierczakiem. Poczyniliśmy bardzo duże działania po to, żeby przygotować naprawdę bardzo solidnie dwa wnioski, tak jak to mówiła dotąd pory uchwała o Narodowym Programie Przebudowy Dróg Lokalnych. Są to dwa zadania, jedno w gminie Sieradz, to jest przebudowa drogi w Dąbrowie Wielkiej, natomiast druga w gminie Burzenin, jest to droga, przebudowa drogi Szczawno-Waszkowskie. Dwa zadania, które naprawdę dużo wniosłyby do przebudowy tej sieci naszej drogowej, natomiast no, rzeczywiście ta informacja może spowodować do tego stopnia, że tak, to znaczy inaczej, jedno zadanie na pewno nam wyleci, bo takie są założenia również, nie tylko ścięcie tej kwoty, natomiast również ograniczenie w związku z tym do jednego wniosku każdej z jednostek, która będzie starała się o dofinansowanie zadania. Natomiast druga sprawa, skoro tych pieniędzy będzie naprawdę mało, bo w tym momencie na województwo łódzkie z tabeli wynika, że będzie niedużo ponad 15 milionów złotych. Przeliczając to bardzo szybko na choćby 3 milionowe projekty, bo takie mniej więcej te projekty zawsze są, no to jest zaledwie 5 projektów. 5 projektów na województwo łódzkie to jest naprawdę bardzo mało i tutaj obawiam się, że bardzo, bardzo mało samorządów, no tak jak mówię, 4-5 dostanie to dofinansowanie, więc należy się zastanowić, czy rzeczywiście będziemy w tej szczęśliwej liczbie. Nie wiem na ten moment ten, ale to rzeczywiście jest to dla nas informacja bardzo zła. Miejmy nadzieję, że te złożone przez nas wnioski, bo to też formy tych tak zwanych schetynówek, przebiją się przez gąszcz kwalifikacyjny i wejdą. A wiadomości są tu nie najciekawsze. Ostatnie informacje, które mamy, świadczą o tym, że znów o połowę ma się zmniejszyć fundusz wspierający schetynówki. Boimy się, że ta lista będzie taka krótka, że tylko wyjątkowe inwestycje będą miały szansę się przebić. Miejmy nadzieję, że te powiatskie, te sieradzkie drogi tam będą, bo bez zewnętrznego dofinansowania samorządy, czy to gminne, czy powiatowe, czy nawet wojewódzkie, naprawdę nie będą sobie w stanie tymi planami sami poradzić. Czyli krótko mówiąc, można wywnioskować, że obcięcie tych kosztów przez rząd na przyszły rok będzie bardzo rzutowało na nasze tutaj inwestycje. No bardzo, już tam w tym roku już o połowę praktycznie te koszty zostały zmniejszone, już to odczuwamy, a mamy informacje, czytamy projekty ustaw, które mają wejść pod obrady rządu, że o kolejne 50% będzie zredukowana wysokość dofinansowania. Jest to bardzo niepokojące, bo deklaracje były wręcz przeciwne, że to tylko wyjątkowo obniżyliśmy, że w tym roku było źle, ale będzie lepiej. Okazuje się to znów obietnicami bez pokrycia i cały ciężar utrzymania dróg, remontów, budowy nowych spada z powrotem na samorządy przy coraz mniejszym zaangażowaniu środków rządowych. To jest niepokojące i to budzi nasze poważne obawy. Rząd chce obciąć w znacznym stopniu fundusze na remont i budowę dróg. Co pan na to? Jak to się odbije, mówiąc kolokwialnie, na tym naszym regionie? Myślę, że bardzo samorządowcy, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci no nie będą bardzo zadowoleni, bo 1/4 tych środków tylko ma być przeznaczonych na te drogi. Zresztą rok wyborczy, każdy by chciał się pokazać, jak najwięcej zrobić na terenie swojej gminy. No nie jest to dobre rozwiązanie. Moim zdaniem powinniśmy inwestować w drogi, infrastrukturę, a nie żeby samorządy same. Samorządy muszą mieć wsparcie z zewnątrz też, żeby można robić i realizować inwestycje. Miejmy nadzieję, że mimo wszystko dzięki zaangażowaniu władz miasta, powiatu i gminy uda się zrealizować już rozpoczęte inwestycje i te, które zaplanowane są na przyszły rok. W końcu to w naszym wspólnym interesie jest poruszanie się po drogach bez dziur i kolein.